No dobrze, czekamy na Wasze pytania. Jeżeli są jeszcze coś nie zostało poruszone, jakieś pytania nie zostały zadane podczas tego, gdy nasi panowie dzisiaj tutaj dla nas dzielili się z nami swoją wiedzą, albo może po kolejnej prelekcji coś Was zainspirowało, do czego chcielibyście wrócić. Widzimy, że tak naprawdę okazuje się, że możemy zostać nawet dostawcą na AliExpress. Ja wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, także to jest bardzo ciekawa informacja, pewnie dla niektórych produktów. Trzeba trochę doprecyzować. Bo AliExpress to nie Alibaba. Przepraszam, Alibaba, tak. Widzisz, to jest to, jak gdyby w mojej głowie, wiesz, jak myślę chiński market, to od razu kojarzy mi się AliExpress. Tak, teoretycznie jest to wykonalne, tak, ale jeszcze nie bezpośrednio z Polski. Miejmy nadzieję, że to się długo zmieni. Alibaba to zmieniła, tylko że jako B2B AliExpress też ciekawy marketplace. Też da się tam sprzedawać i też można tam sprzedawać, tylko że wymaga to trochę pracy naokoło, a bezpośrednio z Polski jeszcze nie jest to takie proste. No Wojtas pisze AliExpress na marży 2%. Także... No, to zależy oczywiście, co sprzedajemy, no bo wiadomo, to jest tak samo jak Shopee utożsamiany z produktami tańszymi, tak? Ale nie do końca. Miałem taką firmę, którą obsługuję na różnych marketplace'ach i tam akurat ich wprowadziliśmy, oni sprzedawali produkty bardzo drogie, po 5-6 tysięcy euro i wykorzystali AliExpress jako narzędzie reklamy i to paradoksalnie sprzedawali nie do tych, powiedzmy, typowych kierunków jak Anglia czy Niemcy, ale na przykład najwięcej mieli z Węgier, Słowacji czy z Łotwy na przykład, tak? To było wyposażenie domu, więc też otworzyło zupełnie inny rynek, nie taki typowy, powiedzmy zachodni, tylko zupełnie inny kierunek. To jak już jesteśmy od razu przy Alibabie, jakie są największe problemy dla przedsiębiorców, żeby dostać się na Alibabę? Oczywiście myślę, że po prostu styl sprzedaży na Alibabie. Po prostu jak musisz być producentem, no bo de facto jeśli nie masz własnej marki, własnego produktu, nie jesteś producentem, no to Alibaba nie dla ciebie. To jest chyba największy problem, tak? Bo to nie jest tak, że jesteś sobie firmą, dzisiaj wpadłeś na pomysł, wykonałeś analizę, że będziesz sprzedawał woreczki strunowe na przykład, albo nie wiem, dedykowane lampy. No to na Amazon, super. Idealnie, ale Alibaba jest dla producentów, hurtowników, więc po prostu zupełnie inny rodzaj. Mamy produkty, gdzie jesteśmy producentem i dlatego bardzo też mocno myślę o tej Alibabie. Po twojej prelekcji jest to bardzo... Myślę, że tak naprawdę jeszcze tak jak patrzymy po klientach, którzy do nas się zgłaszają, nawet niektórzy myślą, że będę sprzedawał hurtowo, będę tańszy od innych, będę miał zysk, nie? Myślę, że chyba najlepszym modelem jest kustomizacja produktów, czyli jednak mamy produkt, możemy zmodyfikować, skustomizować. Zresztą bardzo często popularnym podejściem do sprzedaży na Amazonie czy innych marketplace'ach jest zanalizowanie rynku, zobaczenie, co robią inni sprzedawcy i na przykład co robią źle, albo jaki produkt robią gorzej. I wtedy wchodzisz na Alibabę, znajdujesz producenta, u którego jesteś w stanie to poprawić, wykonać, zrobić lepiej. I dokładnie trzeba dać odpowiedź na takie zapytania, czyli wykonywać produkty, być wykonawcą, możliwość modyfikować produkty czy brandować produkty, bo często sam branding wystarczy, żeby sprzedawać lepiej od innych, tak? Albo ciekawa kreacja marketingowa. Wiele jest case'ów, że produkt ten sam z Alibaby czy z AliExpress za $2 po odpowiednio fajnym brandingu na Amazonie czy na eBayu sprzedajemy za $20, tak? Okej. Okay. Zanim zadam kolejne pytania, to pojawi się pytanie od Huberta. Macie wiedzę na temat sprzedaży e-commerce w UA? Chyba ciężki temat. Na tą chwilę tak, na tą chwilę wydaje mi się, że to jest ciężki temat. Oczywiście pewnie są jakieś sposoby na to, żeby tam wejść i sprzedawać, ale na tą chwilę to jest temat jeszcze dość ograniczony przez, myślę, następne kilka dobrych miesięcy. Ja się mogę podzielić jednym przemyśleniem, że rozmawiałem z firmą, która produkuje w Polsce i robią transakcje. Normalnie tam do tej bliżej nam części Ukrainy handlują normalnie, można powiedzieć. Ale gdzieś tam internet działa, kupują, marketplace rosyjskie działają, kurierzy jeżdżą, nie rosyjscy, przepraszam, tylko ukraińscy jeżdżą. Tylko że myślę, że to jest pewnie jakiś tylko wycinek terenu i tyle. No. Który funkcjonuje. Okej. Okay. To jak już tak poruszamy się dalej, to czy macie informacje na temat, być może ktoś z Was, na temat rynku indyjskiego?
Okej, okay. Bardzo, bardzo ciekawy rynek i gdzieś tam cały czas poszukujemy osoby, które mają na ten temat pojęcie. Zresztą jak i w jedną, tak i w drugą stronę, żeby sprzedawać i kupować, ale tutaj będziemy mogli gdzieś tam w przyszłości na ten temat porozmawiać. Dobrze, Mateusz Cięgiewicz, bo ty, Cięgiewicz, przepraszam, bo ty wczoraj słyszeliśmy wiele super zalet, żeby wchodzić na różne marketplace e-commerce, a ty tutaj rano nas zacząłeś straszyć, że no w sumie to nie jest tak słodko i tak fajnie. Znaczy, ja powiem tak, może nie straszyć, Nie, ja a żartuję oczywiście, znaczy ale. nie, bo straszyć to masz rację, wiesz, to mogło zabrzmieć jako delikatne straszenie, ale uważam, że im więcej takiej wiedzy będzie w obrocie, tak, czyli im więcej będą to edukowani sprzedawcy i będą mieli te podstawowe informacje, czy właśnie tak na przykład te kwestie formalne, czy kwestie prawne, czy kwestie podatkowe, które tutaj na całej tych prelekcjach są tak naprawdę poruszane i przez panów razem dzisiaj, którzy mieli też prelekcje, też były poruszane te tematy, to jakby dla wszystkich będzie łatwiej. Czym więcej sobie poradzimy na początku, czy w trakcie naszej sprzedaży, tym do czego cały czas nawiązywałem podczas mojej prelekcji, do tego, żeby bezpiecznie sprzedawać i bezpiecznie na ten rynek wejść. Dzięki temu unikniemy większych problemów w dalszych etapach i dzięki temu nasza sprzedaż będzie cały czas płynna i będzie działała tak, jakbyśmy tego chcieli. No wiadomo, że prawnie dobrze się bezpieczy. Ja tutaj żartowałem z tym straszeniem, bo jednak warto wiedzieć, jakie zagrożenia na nas czyhają i zrobić to dobrze, żebyśmy przypadkiem nie mieli poblokowanych kont albo jeszcze różnych innych dziwnych sytuacji, o których opowiadałeś zresztą. Okej, to ja zadaję pytanie od Wojtasa, kierowane do Roberta. Jakieś protipy do sprzedaży na rynku UK po Brexicie, aż się odechciewa tego rynku, a szkoda, bo eBay w UK szedł super. Nie wiem, czy jakieś to są protipy. No, generalnie sprzedaż tutaj dalej idzie super, ale jeśli jest wysyłka z Wielkiej Brytanii, natomiast jeśli wysyłka idzie z Polski, no to przede wszystkim myślę, że trzeba tutaj sobie zadbać o dobry transport, o odprawę celną, żeby to naprawdę poszło w miarę sprawnie i szybko. Mieliśmy taką sytuację, że wysyłka palety do nas, do magazynu z Polski, szła. No, grubo ponad miesiąc, prawie 1,5 miesiąca, z tego względu właśnie, że no firma, która się zajęła spedycją, bardzo trochę zaniedbała ten przedstawiciel handlowy i nie dostarczył dokumentów. I w związku z czym paleta leżała 3 tygodnie na samym magazynie w Poznaniu, więc myślę, że najbardziej trzeba byłoby się skupić na transporcie i ogarnięciu po prostu szybkiej odprawy, bo to jest w zasadzie chyba najważniejsze, żeby ten towarek najszybciej dotarł do ostatecznego odbiorcy, jeśli mówimy o wysyłce z Polski. No, jeśli ktoś już jest w Wielkiej Brytanii, no to wtedy trzeba po prostu przygotować się wcześniej i odpowiedni czas sobie na to zarezerwować. Już nie jest tak jak na początku, po samym Brexicie, gdzie byliśmy 3 miesiące bez towaru praktycznie, bez dostawy. Ostatnia dostawa była w grudniu, a następna przyszła początkiem marca, bo gdzieś UPS nie, przepraszam, tak, UPS nie woził towarów, gdzieś potem paczki zostały zagubione na odprawach w Niemczech, no przeróżne sytuacje się działy. Teraz już jest trochę unormowane, ale dalej jednak to jest czas większy niż wcześniej. Wcześniej szło to około 4 dni do nas z Polski. W tym momencie no to co najmniej tydzień trzeba liczyć. A chyba, że to są coś kurierzy, tacy mniejsi, powiedzmy przesyłki Polska-Anglia, no to są w stanie trochę to szybciej zrobić, ale bardziej bym polecał takie większe, sprawdzone firmy. Okej, okay. Dzięki za odpowiedź. Jest kolejne pytanie. Co możecie powiedzieć na temat CDON Marketplace? I ja nawet nie wiem, jak to się wymawia. Ja też właśnie patrzyłam na to pytanie i nie wiedziałam też do końca. Dlatego przeczytałem Szwedzki CDON, tak jak marketing. co niektórzy ostatnio nasi politycy mówią NDA, więc dlatego wolałem przeczytać to jako CDON. To jest skandynawski marketplace. Jeśli dobrze pamiętam, trzeba być typowo firmą lokalną, żeby założyć tam konto, ale chyba tylko takie miałem informacje i wtedy na to podeszliśmy do tematu.
Ja niewiele. Ale może być ciekawe, no bo w sumie z tego co wiem, Skandynawowie są bardzo tacy chętni do swoich rynków, swoich marek, bardzo tacy lokalni powiedzmy. Tak? Oni niechętnie kupują i z zagranicy, i z zagranicznych marketplace'ów, raczej kupują lokalnie, czy to Szwedzi, czy Norwegowie, więc może to będzie ciekawe. Jeśli się uda wbić na taki marketplace lokalnie, to wtedy może być super. No. Dzięki Wojta za bardzo ciekawe pytania. My te wszystkie ciekawe pytania będziemy zbierać i zapewne usłyszysz o nich w Biznes pod prąd. Znajdziemy ekspertów z tej dziedziny, mam nadzieję, że ich znajdziemy, jak i również do mojego pytania na rynek indyjski, tak i znajdziemy na rynek ukraiński, już nawet wiem kogo, bo kiedyś prowadziłem z tym chłopakiem 4 lata temu, robiliśmy jakiś wywiad wspólnie. Pytanie, czy oni jak gdyby dalej funkcjonują, więc mam nadzieję, że o Ukrainie się trochę dowiemy. O CDON myślę, że też kogoś znajdziemy, więc będziemy informować Was na naszych socialach, a także jeżeli znajdziemy takiego eksperta i będzie chciał udzielić dla nas wywiadu, to zrobimy z nim podcast na Biznes pod prąd i tam na te pytania odpowiem. Także my dzisiaj też zbieramy od Was informacje, czego chcecie się dowiedzieć i te informacje dalej będziemy dla Was przetwarzać. Robert nam uciekł, ale jeżeli Robert jesteś, bo tam jeszcze jest dopytanie do Ciebie. Pytanie, czy jesteś, czy na chwilkę uciekłeś? To jak Robert wróci, to wrócimy do pytania do... jesteś Robert, okej. Okay. Masz zmutowany mikrofon, więc jakbyś mógł się... O, okej. Okay. Tak, jestem. Było do Ciebie do pytania jeszcze. Było do Ciebie do pytania. Dobrze, a co ze zwrotami? Polecasz jakiś dobry, sprawdzony magazyn do zwrotów? Chyba chodzi tutaj jeszcze o eBaya i pewnie tak, chodzi tak. o Anglię. Generalnie nie mam nic takiego, co mógłbym polecić, co sam sprawdziłem, a najbardziej lubię polecać, nie wiem, firmy, usługi, które sam na sobie przetestuję. Natomiast no, tutaj u nas nie ma problemu, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no, tam pewnie Wojtkowi chodzi tutaj o zwroty do Polski. No, nie mam w tym momencie nic, co mógłbym polecić. No, pewnie trzeba wujka Google odwiedzić i ewentualnie czegoś poszukać, może jakieś opinie, coś konkretnego się powinno znaleźć. Tak, do PL, czyli zwroty do PL, tak jak powiedziałem. Mhm. I trzeba po prostu coś wysłuchać. Dobrze. Darek, a co sądzicie o EMAG i rynku rumuńskim? Bo ostatnio mnie atakują, żeby tam sprzedawać. Pytam o marketplace i ogarnianiu wysyłek i zwrotów. Darku, czy ty byłeś na wczorajszym wystąpieniu Bartka, który opowiadał na ten temat? No to była pierwsza prelekcja. Wojtek, widzę, że tutaj bardzo EMAG krytykujesz, ja natomiast znam wiele firm, które na EMAG współpracują i jak gdyby na tym rynku rumuńskim bardzo dobrze sobie radzą, z tym, że jak gdyby mają produkty przygotowane na tamte rynki, więc to nie, no to nie jest też tak, że ja też mogę zanegować kilka firm, z którymi się spotkałem, ale bardzo często jest tak, że po prostu to może nie było dla mnie, nie dla mojego produktu, natomiast ja bym tak nie podchodził do tego aż krytycznie, bo pamiętajcie, że wszystko jest dla wszystkich z odpowiednimi produktami do odpowiedniej grupy docelowej, no chyba, że ktoś coś psuje bardzo mocno po drodze. Mateusz, ty zacząłeś coś mówić na temat EMAG-u, tak? Tak, jakby właśnie ja też jakby tutaj się zgadzam z twoją opinią, bo... Są marketplace'y, gdzie na przykład, nie wiem, Amazon okazuje się fatalnym rozwiązaniem, a Kaufland idealnym, tak? I dokładnie jest tak samo w przypadku EMAG-a, gdzie nie każdy produkt da się wysłać, nie każdy produkt warto wysłać, może być marżowość, może być duża konkurencja, może okazać się, że warto wejść fulfillment EMAG-owy i wtedy pójdzie ta sprzedaż i tak dalej, albo nie wiem, dasz bardzo dużo czynników, więc jakby tak jak też się zgadzam, są firmy, którym nie poszło, też mam takie przykłady, ale też są takie, które świetnie sobie radzą. I na przykład mamy klienta, którego wchodziliśmy na Amazon, na Kaufland i dopiero po jakimś czasie ta sprzedaż się pojawiła, a nam EMAG w pierwszym tygodniu, tak? Bo akurat tamten produkt okazał się z kategorii tam narzędzia i do domu rzeczy budowlane, okazał się mega potrzebny. Dzisiaj nawet padło fajne porównanie, już abstrahując od EMAG-a, że są produkty, które będą się świetnie sprzedawały na innych marketplace'ach, ale nie wyjdziecie z tym na Shopee, ponieważ Shopee kojarzy się raczej z produktami drobnymi, drobiazgami, tanimi,
Tam jest nawet taka grupa docelowa zbierana. Zobaczcie, wystarczy spojrzeć, jak oni komunikują swoje reklamy. Do kogo oni komunikują te reklamy? Więc jak gdyby spróbujecie wejść na produkt, nie mówię, że się nie uda, bo też widziałem produkty, które są marżowe. Nie znam natomiast wyników, które, czy to się sprzedaje, czy nie. Natomiast raczej to jest drobnica. I podobnie może być tutaj z grupą docelową MAGA, że jeżeli masz produkt, który kiepsko pójdzie na Rumunię, to też może być tak, że to nie działa. Tutaj Wojtek pisze, że logistyka, dramat, obsługa, tych informacji jak gdyby nie mam, sam na MAG-u nie funkcjonuje, więc nie mogę tego powiedzieć, natomiast znam firmy, które pracują, radzą sobie świetnie i bardzo chwalą sobie rynki właśnie rumuńskie i tamte kierunki. No ale też w drugą stronę, prawda, to może działać tak samo. AliExpress raczej przez większość jest kojarzony z tańszymi produktami, tak? A tutaj się okazuje, że czasami też może być jakąś drogą do przebycia dla klienta, by trafić na te droższe. No dokładnie, to, czyli to może być też metoda promocji. Dobra, tutaj widzę, że Wojtek opisuje to, co się tam dzieje na EMAG-u, to chyba na odpowiedź do Darka. Panowie, czy chcecie coś może jeszcze dodać, co gdzieś tam może wam umknęło po drodze podczas prelekcji lub później się zainspirowaliście, że powinniście to powiedzieć? Znaczy, ja może tylko dodam, bo tutaj akurat i panowie, i Mateusz, i Robert, bo są specjalistami też w eBayu, a tak ogólnie bardzo szeroko mówiąc o ewentualnym kontakcie i wymaganiu jakby konieczności kontaktu z supportami typu Amazon, eBay, wiemy jak bardzo to jest trudne, tutaj akurat Robert do tego nawiązywał, do tego jak gdzieś blokady kont na eBayu pojawiają się, konieczność rozmawiania z tym supportem eBayowym jest bardzo ciężki i trudny. I moje takie podsumowanie tego wszystkiego jest, że musimy pamiętać, że musimy być tym wszystkim cierpliwi i walka z wiatrakami, czyli podchodzenie do tematu, teraz muszę, zdajemy sobie z tego sprawę, że i nasi klienci i my sami, jeśli sprzedajemy na tych platformach, mamy bardzo duże ciśnienie czasem na karku, ale sytuacje, które się pojawiają, czyli procesy wejścia na dane platformy, tutaj tak jak na przykład jeszcze nawiążę pokrótce do Wojtka, który wchodził na eMAG-a, na eMAG-a, przepraszam, to są sytuacje, które się wydarzają, ale cierpliwością i dążeniem do celu jak najbardziej na każdej z tych platform mamy szansę osiągnięcia tego wyniku, który chcemy. Myślę, że dużo tak naprawdę zależy też od researchu danej platformy, danego marketplace'u, danego rynku przede wszystkim. I cierpliwość przede wszystkim. Nauczmy się cierpliwości, bo dzień bez tego tutaj można naprawdę szybko osiwieć, wyłysieć, czy wszystko, co tak naprawdę się dzieje, to wszystko jest związane ze stresem. I myślę, że panowie też to potwierdzą, tak? I Mateusz i Robert. Ja myślę, że na pewno ta cierpliwość będzie potrzebna, bo rozmowa z osobami, które no, często są gdzieś tam w dalekiej Azji, no też nie możemy ich obrażać, bo też zdarzały mi się sytuacje, gdzie klienci powiedzmy w niespecjalnie dobry sposób się z nimi komunikowali. No i taka osoba też po prostu ma swoje tam uczucia i może nam mocno sprzedaż przyblokować. Bardzo często zdarza się tak, że na przykład zgłaszamy się do eBaya z pytaniem, dlaczego nasza sprzedaż spadła, jest wszystko zrobione tak, jak powinno, przez lata było budowany na przykład biznes i w momencie pewnym przychodzi taki czas, że sprzedaż bardzo mocno spada. Po kontakcie z eBayem i stwierdzeniu, że oni wszystko sprawdzili, jest w porządku, nagle ta sprzedaż zaczyna wzrastać. I oczywiście nikt się do tego nie przyzna i nie powiedzą o tym, że mają jakieś takie narzędzia, że mogą ukrywać nasze oferty, no to bardzo często zdarza się tak, że po takim kontakcie ta sprzedaż jednak wzrasta. Dlatego też myślę, że no, kultura, grzeczność taka to jest podstawa z tymi osobami. Często jest tak, że oni są bardzo oczywiście też grzeczni, mają swoje reguły, mają swój skrypt całej rozmowy, ale jeśli nie potrafią pomóc, no to przenoszą dalej. Mój rekord to było chyba 13 osób, żeby rozwiązać problem. Dlatego Mateusz tutaj fajnie powiedziałeś o tym, że ta cierpliwość jest potrzebna. Zajmuje to nieraz kilka godzin, no to są takie ekstremalne sytuacje. Natomiast jeśli już naprawdę jest bardzo źle, gdzie konsultant nie potrafi odpowiedzieć, no to wtedy już przenoszą do tego tak zwanego specialized team. No i oni tam już mają kontakt mailowy i w ciągu tam czasem 24 godzin, ale rzadko, raczej tam do 72 starają się odpowiedzieć. Okej, dzięki.
Ja bym jeszcze dodał, że warto powiedzieć, że sprzedaż na marketplace'ach to bardziej maraton niż sprint, to takie proste, ale z drugiej strony też jest mnogość tego, tak? Zobaczcie, tutaj Wojtek, który tu ogarnia Amazon, eBay, Kaufland, CDiscount, Intac, Emac, teraz pytał Pigu i tak dalej, więc jakby zobaczcie już ile tego jest, tak? A jeszcze w Polsce ile się zaczęło dziać. Mamy Shopee, mamy Empik, który nagle wyskoczył, nagle Early odpala jakąś promocję, tak? Mamy Morele, integracje się nowe pojawiają, więc tego jest bardzo, bardzo dużo, tak? Chociażby sam Amazon, jaki jest wymagający i trzeba. eBay nagle znowu reaktywował się w Polsce, tak? Nagle promocje, nagle zaczyna działać. To też jest, można powiedzieć, dla osób, które znają eBaya, wielkim świętem, bo nagle eBay wraca do Polski, tak? Ale znowu kolejny mega marketplace, który wymaga sporo zaangażowania. Więc jest po prostu bardzo dużo, tak? Jest tego bardzo dużo, mnogo. A jakbyśmy chcieli się jeszcze na zachód, czy w ogóle do innych krajów, to robi się jeszcze tego więcej. Można bawić się w jakieś Mercado Libre hiszpańskie, można się bawić w CDiscount we Francji, czy jak to się bardzo uprze na Walmart w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Więc jest bardzo, bardzo dużo, więc w pewnym momencie albo trzeba wybrać, albo się wspomagać takimi firmami czy osobami jak tutaj, bo po prostu nie da się tego ogarnąć w tym momencie. Jest tego za dużo. I myślę, że też trzeba mieć tego świadomość. W ogóle zobacz, jak cały e-commerce się rozbudował, bo macie marketing automation, social media managerów, PPC specjalistów, Google Adsów i tak dalej, marketplace specjalistów, co też powiedzmy dwa lata temu pojęcie marketplace specjalist nie było w ogóle takiej oferty pracy, a teraz jest jedno z popularniejszych. Ostatnio stworzyliśmy, może nie ostatnio, ale powiedzmy jakiś czas temu ofertę Amazon PPC Specialist, tak? To chyba były dwie oferty pracy na całą Polskę, na takie konkretne stanowisko. Zobaczcie, jak to się bardzo, bardzo zmienia, a Google Ads Specialist już jest jakby na pęczki, a Amazon PPC Specialist już nie, można powiedzieć. I to się bardzo zmienia i myślę, że też trzeba mieć tego świadomość, że nie ma jednej osoby od e-commerce'u już teraz, nie da się być jedną osobą. Można być od jakiegoś wycinka e-commerce. Tak? Myślę, że to jest ważne. Rynek rośnie i niesamowicie się rozbudował i dobrze dla tych, którzy pracują w e-commerce i dobrze. Pierwszą konferencję, którą robiliśmy zaraz jak się pojawiła pandemia i cały lockdown został wprowadzony, głównie kierowaliśmy do firm, które pracują raczej offline'owo, sprzedają offline'owo, żeby pokazać im, jak szybko mogą się przenieść do online'u i wiele osób, które było na tej konferencji, mówiło tak, my już na tym pracujemy, już jesteśmy w trakcie, więc przenosimy biznes offline do online'u, więc to się wydarzyło, tak? Musieli ludzie to zrobić bardzo szybko i w tej chwili raczej to będzie rosło i zapowiada się, że będzie rosło może nie tak szybko, jak myśleliśmy, to co się teraz dzieje gospodarczo na całym świecie trochę pewnie wstrzyma to wszystko, natomiast nadal raczej będzie trend wzrostowy. Nie sądzę, żeby e-commerce tutaj spadał. Generalnie, jeżeli spadnie sprzedaż, to padnie wszędzie. Ona wpadnie i w offline, i w online, ale to nie, ale raczej myślę, że cały czas e-commerce raczej będzie szedł do przodu. Ta sprzedaż online'owa raczej będzie posuwała się naprzód cały czas. Dokładnie. A jeszcze walczymy tutaj o cross-border, tak? Czyli też powiedzmy coś, co jak się przejrzy statystyki, raporty, czy teraz nowy raport o e-commerce'u, cross-border dalej nie jest tak popularny, tak? Dalej to się rozwija jeszcze, a mimo jakie mamy możliwości, mamy Amazon, mamy Kaufland, który 5 minut odpalimy i tak dalej, więc jeszcze jest duże pole do popisu. Jeszcze jest duży kawałek tortu do wycięcia na tym rynku. Słuchajcie, ja chciałem tylko tak zareklamować takiego fajnego t-shirta dzisiaj. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam od naszego takiego gościa, który też z nami... Pokaż jeszcze raz, bo nie było widać. Poczekaj. Raz jesteś. No. Jeszcze raz. Chłopaki obecnie i dział graficzny pracuje nad dużo ciekawszymi rozwiązaniami. Będzie naprawdę tam dużo takich ciekawych pomysłów i to ja wam linka podam, bo mnie poproszono, żeby podano. Wczoraj chłopaki byli, widziałem na konferencji tutaj, bo skalują inne swoje e-commerce na rynki zagraniczne. Dzięki za tego t-shirta Crazy Print, także jak ktoś chce głupkowate i niegrzeczne t-shirty, to u chłopaków na sklepie. Pozdrawiam was serdecznie. Takie lokowanie produktu, tego miało nie być. Ania, wiem, że dostanę teraz po uszach, ale no co, chłopaki mi tak. Dobra, panowie, teraz takie, może kończąc ten panel, takie dość ważne pytanie do was. To, co się wydarzyło w ogóle w ostatnich dniach, to, co się wydarzyło z złotówką, to, co się wydarzyło z dolarem, z euro właściwie, jak wy to oceniacie? Dobra, idzie bardzo zły czas, o tym wiemy i będzie bardzo źle się działo. Mamy potężną inflację w Polsce,
Rynek generalnie na całym świecie jest dość dziwnie się zachowuje. Nie wiemy właściwie, co się wydarzy, ale jest to dla nas szansa, jako dla nas sprzedawców z Polski, ponieważ mamy wysokiego dolara i mamy wysokie euro. Chciałbym, żeby każdy z Was może wypowiedział się na ten temat. Jakie widzicie szanse i jakie widzicie w ogóle zagrożenia w związku z tym, co się obecnie dzieje na rynku? Nie wiem, ja myślę, że macie bardzo duży problem w Polsce w postaci PiS-u, który dokładnie, ja nie wiem, byłem otwarcie, nie cierpię tej partii i przykro się słucha i patrzy, co się dzieje w Polsce. Byłem miesiąc na wakacjach i generalnie Polska jest świetnym krajem, natomiast to, jak jest niszczona przez rządzących, to jest naprawdę bardzo przykre i sytuacja też na świecie, wiadomo, nie pomaga. Nie wiem, aż dużo na ten temat można mówić. Teraz są różne zawirowania na rynku. Była w zeszłym tygodniu interwencja na rynku brytyjskim. Bank Anglii skupował obligacje, tam zawartość 65 miliardów dolarów. Teraz pojawiły się informacje, których nie ma gdzieś tam w mainstreamowych mediach odnośnie Banku Watykańskiego, słabej kondycji Banku Anglii, drugi największy bank Szwajcarii, już ledwo, że tak powiem, zipie. Deutsche Bank to samo, więc gdy one padną, to będzie powtórka z Lehman Brothers i 2008 roku. Na razie mamy, tak jak wspomniałeś, wysoką cenę funta, dolara, więc sprzedaż za granicę myślę, że będzie dla nas taką szansą, dla was może bardziej niż dla mnie, ale myślę, że zagrożeń to nie wiem. W tym momencie też, tak jak wspomniałeś, że jeśli padnie sprzedaż online, to tak samo będzie offline i nadejdzie długo wyczekiwany kryzys, który jest zapowiadany od, nie wiem, 2 lat gdzieś. To, co się wydarzyło 2 lata temu, Proszę? 4-5 lat bardziej zapowiadane. Tak, ale ostatnie drukowanie pieniądza. To już było oczywiste. W pandemii, albo pandemii, tak jak też powiedziałeś, więc dobrze się to nie skończy dla rynków, ale reset pewnie też się przyda. Po ostatnich wzrostach na giełdach w ostatnich latach, to po prostu jest aż przerażające. I to musi się po prostu gdzieś znaleźć ujście w postaci jakiegoś kryzysu. Także tak czy tak, branża e-commerce będzie się dalej rozwijać, bo mimo że nam się wydaje, że to już jest tak bardzo mocno rozwinięte, tak jak Mateusz też wspomniał, to dalej się będzie rozwijać. Cross-border są duże możliwości rozwoju. Powstają te nowe marketplace'y. Tu chyba Wojtek też pisał, że przetrwają najlepsi. I też się z tym zgodzę, więc trzeba po prostu będzie obserwować rynek i dostosowywać się do tych zmian, a nie tkwić przy czymś, co dobrze znamy, tylko jednak próbować czegoś nowego. I ja myślę, że w tym będzie taka szansa, żeby dobrze sobie poradzić i przejść przez to i nie bać się nowości. Ja się zgodzę z twoją wypowiedzią, że kryzys przyjdzie i to przyjdzie potężny kryzys i to na pewno, że tak powiem, uderzy bardzo mocno o podłogę, ale ja natomiast trzymam za to kciuki, bo ja uważam, że będzie można na tym wiele ugrać. To nie jeden dostanie rykoszetem i będzie bolało, ale myślę, że ci, co sprytniejsi, myślę, że na tym świetnie mogą ugrać i ja bym się, mówiąc tutaj wprost dla naszych oglądających, ja bym się nie bał tego kryzysu, tylko raczej szukał w nim szansy dla siebie, dla swojego biznesu, jak to zrobić, żeby na tym wypłynąć, bo po tej stronie przedsiębiorczej jednak jak jesteśmy, to wzięliśmy na siebie pewne ryzyko, otwierając biznes, a teraz nie przejmujmy się kryzysem, tylko szukajmy szans i głowa do góry i lećmy z tym. Ja też tak myślę, wiesz, przez ostatnie 2 lata było ciężko, jeśli chodzi o na przykład nieruchomości. Też zajmowałem się i zajmuję wyszukiwaniem nieruchomości dla inwestorów, negocjowanie cen. I przez ostatnie 2 lata naprawdę było ciężko, bo te ceny po prostu były, dochodziły do takich absurdów, że na przykład była cena, powiedzmy, którą sprzedający chciał otrzymać, i była taka rekordowa w Szkocji, że dom został sprzedany za 60% więcej.
No i w tym momencie no to ciężko było tam trochę z tymi dobrymi ofertami, natomiast podczas kryzysu, tak jak mówisz, jak ktoś ma też głowę na karku, będzie można dobrze sobie poradzić i no, nie bez powodu mówi się, że w czasach kryzysu powstaje najwięcej milionerów i to myślę o to chodzi. Ja też już czekam w zasadzie, nieruchomości zaczęły powoli już wyhamować tempo wzrostu cen, a jak przyjdzie kryzys, no to wtedy będzie po prostu, no, będą żniwa na działanie. To tak jeszcze się wtrącę, zanim dopuszczę Mateuszów do odpowiedzi. Robiąc właśnie pierwszą konferencję, którą jak gdyby zaczęło się od tego, że powinniśmy sobie, radząc w kryzysie, swoją prelekcję na temat kryzysu zacząłem na ten temat, że w chińskim słowo kryzys są dwa znaczki. Jeden to oznacza zagrożenie, że idzie coś złego, a drugi jednocześnie szansę. I jak gdyby pytałem znajomej Chinki i ona mi powiedziała, tak potwierdziła, że tak faktycznie jest, że tak to rysują, że to jest zagrożenie i szansa w jednym miejscu, więc skoro stare chińskie przysłowie czytam, słowo tak mówi, to znaczy, że coś w tym fajnego jest. Dzięki, Robert. Świetna, myślę, że ciekawa odpowiedź. Może Mateusz Ciąglewicz teraz, jeżeli mogę cię wywołać. Jasne. Wiesz co, ja zgadzam się z Robertem jak najbardziej. Tutaj też Wojtek napisał w komentarzach, że świat, w którym możemy zarabiać w obcej walucie, a jakby mieszkać w Polsce czy wydawać te pieniądze w Polsce, daje nam świetną pozycję, jeśli chodzi o aktualny czas. Tylko mi tak osobiście, nie bierzcie tego jako porady prawnej ani firmowej, ja mówię osobiście, mi się wydaje, że te ciężkie czasy są jeszcze przed nami i teraz w tym momencie czas, który mamy, jest dobrym okresem na to, żeby się na nie przygotować, tak? Czyli wysoki kurs walut, które takie jak na przykład dolar czy euro, złotówka bardzo osłabiona w stosunku do tych walut, pozwala nam na to, żeby jeszcze teraz w tym okresie, w którym tak naprawdę te zmiany wszystkie się wydarzają, czyli podwyżki prądów, podwyżki gazów, gdzie wszystkie przedsiębiorstwa zaczną swoje ceny zwiększać do takiego poziomu, gdzie my nie będziemy mogli jakby sorsować naszych produktów, czy półproduktów, czy produkcji, żeby zachować jak najniższą cenę produktu, który będziemy sprzedawać. Jest to dobry okres, który teraz pozwoliłby nam na to, żeby się faktycznie zaopatrzyć, bo za około pół roku, rok, kiedy te firmy już po roku działania, powiedzmy, w tych warunkach, które nas czekają, a czekają nas ogromne podwyżki cen, teraz może być dobry okres na to, żeby faktycznie gdzieś w jakiś sposób się zastokować, zebrać jakieś materiały i te materiały, które potem będziemy mogli sprzedać i dalej wykorzystać wysoki kurs tej zewnętrznej waluty. Mówię, nie bierzcie tego jako poradę, to jest moje osobiste zdanie, ale widząc, co się dzieje aktualnie u przedsiębiorców, którzy już teraz ich produkty skoczyły nawet teraz 20-30%, a to wszystko tak naprawdę zdrożeje, bo koszty magazynowania idą do góry, koszty właśnie wytwarzania produktów idą do góry, to wszystko będzie szło. Utrzymania pracownika od nowego roku. Utrzymania pracownika od 1 stycznia, tak? Tutaj już właśnie ostatnio rozmawiałem z moją klientką na ten temat, że z grudnia na styczeń jej koszta miesięczne, gdzie to jest bardzo małe przedsiębiorstwo, tak naprawdę rękodzieło, jej koszta wzrastają około 5-6 tysięcy złotych z dnia na dzień tak naprawdę, tak? Licząc trzech pracowników, koszta potrojone, to wszystko będzie szło, więc teraz ten okres jeszcze do końca roku może być dobrym okresem do tego, żeby wykorzystać na poświęcenie na produkty, na do jakby zastokowanie się troszeczkę i wykorzystanie tego w późniejszym okresie, kiedy te produkty będą jeszcze droższe i nasze marże też spadną. Do tego jeszcze tutaj powiedziałeś, gdzie pani ma trzech pracowników, a jeżeli ktoś ma kilkudziesięciu albo kilkunastu, albo powiedzmy tam około 100, to te koszty są teraz przerażająco wysokie. Pytanie, czy on będzie w stanie sprzedać w ogóle za te pieniądze produkt, który wytwarza obecnie, nie, jak gdyby nie biorąc pod uwagę jeszcze cen gazu czy energii, która jest też potrzebna do wytworzenia produktu, a która potrzebowała. Tak. Tak, to jest ogromny problem i no tak jak właśnie mówimy, tak, jest teraz taki okres, mamy początek października, zostało nam niecałe 3 miesiące do końca roku, w styczniu będzie naprawdę duży krach, firmy przeżyją bardzo ciężki okres, już teraz tak naprawdę powoli te okresy są, ale jeszcze ludzie starają się, mimo inflacji, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, ludzie starają się jakoś jeszcze utrzymywać ceny mniej więcej na poziomie tych, które były lub delikatnie je zwiększają. Od stycznia już nie będą mieli wyboru i to może się przełożyć na nasze ewentualne problemy. Okej, jasne. Dzięki za odpowiedź. Mateusz? Mhm.
Jasne. Ja uważam, że trzeba po prostu robić swoje, tak? Jakby to jest niestety proste, ale nie należy patrzeć na innych, no trzeba się żyć w takich czasach, ale po prostu robimy swoje i do przodu, do przodu i do przodu. No, z kryzysu zawsze wychodzą silniejsi, tak? I do tego trzeba dążyć. Ja uważam, że jestem zwolennikiem, że po prostu robimy swoje, nie patrzymy się na innych, nie patrzymy na to, co jak jest. Zawsze będą trudne czasy. Tak ktoś powiedział, że teraz są trudne czasy, to chyba był wywiad. Tam jest wywiad w Bentleyu, jest taka seria na YouTubie bardzo ciekawa i tam było, że teraz są trudne czasy. Kiedyś to były trudne czasy, kiedyś były PRL, Rosja, tak, kolejki. Teraz możemy sprzedawać przez internet, siedzieć sobie w domu i sprzedawać w Stanach Zjednoczonych. Możemy prowadzić kursy, szkolenia, możemy zamawiać towar z Chin, wysyłać do Amazona. Teraz są idealne czasy, najprostsze czasy, więc jakby ciężko to już było, tak? Chodzi o to, że wiadomo, idzie kryzys, ale możliwości są porównywalnie większe, tak? Możliwości, dywersyfikacji, bo możemy sprzedawać produkt na Amazonie, a zaraz możemy nagrywać kursy sprzedaży na Amazonie, przykładowo oczywiście, ale mamy możliwość wydawania e-booków, nie? Mam koleżankę, która jest urzędniczką i wydaje e-booki na KDP, tak? Dla książki dla dzieci. I super. I nagle ma drugi, jeśli nie wiem, teraz chyba więcej wyciąga z KDP niż z pracy na etacie, tak? Więc jest opcji, jest mnóstwo możliwości, więc to raczej bym tutaj powiedział, że są trudne czasy, ale też opcji jest nieporównywalnie więcej, tak? Tutaj Robert zajmuje się eBayem, ale mówi o nieruchomościach i tak dalej, więc znowu opcji jest mnóstwo, tak? Więc myślę, że tylko trzeba pracować, dużo pracować i to jest chyba dużo pracować, mieć oczy szeroko otwarte. Ja się zgadzam z tobą i ja myślę, że jak gdyby tak, no kryzys idzie, to się mówi się już o tym od wielu lat, inflacja pokazuje swoje, sytuacja na świecie też nie jest jak gdyby stabilna, więc tutaj są pewne zagrożenia, ale też bardzo dużo jest chyba nam sztucznie kładzone do głowy i ciągle dookoła, jak wszyscy trąbią kryzys, 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 straszą nas tutaj pomału, szczególnie bym powiedział tutaj ludzi, którzy no, ufają mediom, wszelakim, tak? Bo ja już nie czepiam się telewizji, bo ta sama propaganda jest w social mediach i to jest trochę takie nastraszenie nas tym wszystkim. Oczywiście sytuacja jest trochę niefajna w tej chwili, ale to nie znaczy, że my mamy, nie wiem, usiąść w domu, się zamknąć i płakać, tylko tak jak tutaj wszyscy się zgodnie zgodziliśmy, po prostu trzeba działać i tyle. No to właśnie o to chodzi, żeby straszyć i zastraszać tych ludzi, bo rozmawiałem ze znajomą w Polsce, która jest psychoterapeutą i ona mówi, że po tych lockdownach, gdzie mieli w lipiec, sierpień naprawdę pusto, świeciło pustkami albo zamykali, to teraz po prostu nie mieli wolnych terminów, bo ludzie mają takie problemy przez to właśnie, że byli zamknięci podczas tych lockdownów, nie mieli dostępu do znajomych i sam wiem, jak nasza córka zareagowała, też byliśmy u psychoterapeuty, to właśnie z tego względu, że nagle z dnia na dzień zostało odcięte dodatkowe zajęcia na gimnastyce po szkole, basen, place zabaw były pozamykane, wszystko było pozamykane i ludzie mają potem z tym problem. I to, jaka propaganda jest w telewizji, w radio, nie oglądam w ogóle telewizji od wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Jeśli jedziemy do Polski, gdzieś tam u teściów słyszę TVN24, to po prostu muszę wyjść, bo nie jestem w stanie tego słuchać. W radiu, w samochodzie to samo, trzeba to wyłączyć, bo tego się nie da. Oni wszędzie tylko straszą, wszędzie jest źle i tak dalej, ale tak jak tutaj się chyba wspólnie zgodziliśmy, że no, kryzys to jest szansa dla nas. Ktoś, kto powiedzmy słucha eksperta Bentleyu wspomnianego przez Mateusza, no to też może sobie dobrze poradzić, tylko to wystarczy, trzeba trochę głową ruszyć i edukować się przede wszystkim, nie zamykać się tylko na jedno, bo ja uważam, że bardzo ważna jest dywersyfikacja. Miałem świetny przykład tego parę lat temu, kiedy na miesiąc nasze konto zostało zablokowane. To akurat na którym chyba, który mieliśmy towar tutaj u nas w magazynie, ale było jeszcze drugie, na którym był dropshipping i pieniądze dalej spływały. Dodatkowo mamy gdzieś tam nieruchomości, jakąś wypożyczalnię i fajnie wchodzić w nowe relacje, poznawać nowych ludzi i dzięki temu takiemu marketingowi, networkingowi otwierają się mega duże szanse.
bo chodzą nawet na takie spotkania. My mamy tutaj w Wielkiej Brytanii Asbiro, macie klub przedsiębiorczości, czy tam pewnie jest ich więcej znacznie, ale no nie interesuje się w tym momencie polskim rynkiem. Na takich spotkaniach no, praktycznie zawsze można nawiązać takie relacje, gdzie potem nawet nie pomyślisz, a będzie możliwość stworzenia jakiegoś biznesu wspólnego. Spotkałem też osobę, kiedyś właśnie pierwszy raz nie chciałem jechać na spotkanie, jakoś niespecjalnie się czułem, ale koniec końców pojechałem i poznałem gościa, z którym rozmawiamy potencjalnie o tworzeniu szkoły rajdowo-wyścigowej w Wielkiej Brytanii i powiedzieliśmy o tym kilku osobom i oni są mega zainteresowani, tak? Więc trzeba po prostu dopiąć tam jakieś prawne aspekty, bo to jest oczywiście najtrudniejsze zawsze ze wszystkim. Także myślę, że mówię, networking i dywersyfikacja to jest chyba bardzo istotna rzecz. Networking bardzo ważny. My zresztą za nią poznaliśmy się na Asbiro w Polsce, więc jak gdyby tak, w Polsce też Asbiro prężnie działa i świetnie się rozwija i ja osobiście polecam, jeżeli ktoś chce się kształcić biznesowo, to jak najbardziej w Asbiro, a kto chce się kształcić online'owo, to szkolenia w Akademii Szemana zapewne jakieś znajdzie. Natomiast jeśli mówimy o networkingu, to mam nadzieję, że tutaj osoby, które tak jak tutaj Wojtek bardzo dużo podrzuca jakichś case'ów, fajnie tutaj komentuje, mam nadzieję, że też się znajdziecie, czy po prostu wymienicie się kontaktami, bo też chodzi o to networking, na tym też nam zależy, żeby łączyć ludzi w biznesie, żebyście mogli sobie umieć nawzajem pomóc, może kiedyś nam pomożecie, może my wam kiedyś pomożemy i to wspólnie będzie działo. Tak jak tutaj zaprosiliśmy chłopaków, świetną wiedzą się z nami podzielili. Mam nadzieję, że ten kontakt nam po konferencji się nie urwie, tylko gdzieś tam spróbujemy razem coś zrobić, bo ja też mam klientów, którzy są zainteresowani rozmowami z wami, także pewnie będziemy się gdzieś tam wspólnie kontaktować. Jedno pytanko jeszcze tutaj wpadło od Wojtasa do Roberta. Co sądzisz o szablonach na eBay? Warto to stosować? Jeśli tak, to kilka czy jeden estetyczny i przejrzysty? Co myślisz, Robert? Oczywiście, że warto. To, moim zdaniem to jest podstawa, bo naprawdę ta aukcja wygląda wtedy znacznie bardziej przejrzyście. One są przygotowane też w ten sposób, podpozycjonowanie, tam są odpowiednie znaczniki. To jest bardziej już język jakiś programistyczny, ale w każdym razie one są przygotowane pod to, żeby lepiej pozycjonować na słowa kluczowe. Wygląda to znacznie bardziej profesjonalnie, a tak naprawdę kupujący, wchodząc na naszą kartę produktu, nasz listing, on nie widzi nas, nie widzi, z kim ma do czynienia, tylko musimy my przekazać w taki sposób naszą ofertę, żeby przekonać tego kupującego, że ta nasza oferta jest najlepsza. Wiadomo, że nie szata zdobi człowieka, ale jeśli się nie widzimy face to face, dobrze jednak faktycznie pokazać się z tej lepszej strony i wyjść na profesjonalnego sprzedawcę. A paradoksalnie ci mniejsi sprzedawcy czasem dużo bardziej dbają o tych klientów, ponieważ im bardziej zależy na takiej sprzedaży, na utrzymaniu się, na przedstawieniu swojej oferty, promowaniu, więc nawet ci mniejsi z tą mniejszą ilością komentarzy uważam, że są bardzo wiarygodni i na pewno zostaną dobrze, kupujący zostaną dobrze obsłużeni przez takich sprzedawców. Jakie szablony jeszcze kupić na eBay, czy polecasz jakieś ciekawe strony? Wiesz co, są, w Google na pewno znajdziesz mnóstwo tego. Powiem szczerze, że najczęściej zamawiałem na eBayu samym szablony i na Allegro od takiego jednego sprzedawcy, który przez lata u niego zamawiałem, w zasadzie przygotował mi fajną grafikę i naprawdę za małe pieniądze, bo to było, nie wiem, 70 chyba złotych. Oczywiście można też przygotować szablon sklepu dodatkowo. Takie szablony też zamawiałem i na eBayu, i na Fiverrze, więc no, możliwości jest dużo. Ważne, żeby tam ten sprzedawca miał też jakieś opinie dobre, żeby zobaczyć jego pracę i wtedy wybrać tą, która będzie najlepsza i taka, która na przykład twoim zdaniem, twoim okiem będzie wyglądała schludnie, estetycznie i będzie mogła przyciągać potencjalnych klientów. Okej, czyli poszukać po prostu, kto robi takie szablony i od niego kupić. Tak.
Okej, Mateusza nam rozłączyło. Dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za prześwietną wiedzę, którą przekazaliście dzisiaj. Mam nadzieję, że nasi oglądający będą się z Wami kontaktować, jeżeli będą mieli produkty, z którymi możecie, mogą powspółpracować z Wami. Dzięki za świetny panel. Fajna dyskusja tutaj się wywiązała i mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze dowieźliśmy więcej wiedzy niż i rozwiązaliśmy problemy tutaj naszych użytkowników. Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Nie wiem, zostajecie z nami, czy jednak obowiązki Was trzymają, ale jeżeli tak, to zapraszam do oglądania kolejnej części. Za chwilę z nami będzie rozpoczynał o 13:15 Mikołaj Lech. No i właściwie dzisiaj bez żadnej przerwy przebrnęliśmy do ostatniej części, do czwartego naszego bloku w konferencji, która mówi o tym, jak zdobywać rynki zagraniczne. Dziękuję Wam, panowie, jeszcze raz i serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, na razie.